Chwała Bogu. Dzięki Bogu za Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dobry czas Pan nam daje, ale ten czas jest po coś. Jak wszystko, co na tej ziemi widzimy, kiedy przychodzi wiosna, przychodzą deszcze, temperatura się zmienia, kiedy te wszystkie można powiedzieć warunki się zmieniają, to te rośliny mają pewne zadanie. I takie jest oczekiwanie, że kiedy wsadzisz te ziarno tam do tej ziemi, jest już ciepło, jest odpowiednia ilość wody, czy jest dostarczone wszystko to, co jest potrzebne do tego, żeby to mogło wzrastać, to oczekiwanie każdego jest takie, żeby to wzrastało. Tak samo Bóg, kiedy daje nam to, co jest potrzebne, dał nam swego Syna, daje swoje Słowo, posyła, porusza Twoje serce, porusza Twoje sumienie. On porusza to, bo ma pewien cel. On ma cel. On chce osiągnąć we mnie i w Tobie to, co widzimy w Jego Synu Jezusie Chrystusie. I chwała Bogu za to, wiecie, to jest możliwe, bo to Bóg powiedział. To nie ja powiedziałem, nie Ty powiedziałeś, to nie są jakieś, wiecie, życzenia jakiegoś człowieka, ale to sam Bóg w tym Słowie powiedział, że On po to wysłał swego Syna. Po to, abyśmy się ratowali, abyśmy żyli dla Niego, abyśmy Jemu dali swoje życie. Wiecie, ja chciałem się z Wami podzielić z Ewangelii Mateusza z 3 rozdziału. Chciałbym tylko przypomnieć słowa za naszym Panem Jezusem Chrystusem, też za apostołami, prorokami. My tylko przypominamy i oby tak było jak najdłużej, żebyśmy tylko przypominali i powtarzali to, co jest w Słowie Bożym, nic nie dodając od siebie, ale też nic nie ujmując. Ważne to jest, żeby w ten sposób podchodzić do Bożego Słowa. I w 3 rozdziale czytamy takie słowa. Chciałem przeczytać od 8 wersetu. Wydawajcie więc owoc godny upamiętania. Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi, a już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Czytamy tutaj słowa, które odnosiły się bezpośrednio do naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tutaj nie musimy zastanawiać się, nie musimy celować. Tu wyraźnie Jan Chrzciciel mówi o tym, który przyszedł po nim, który przyszedł na tą ziemię po to, aby uratować mnie i Ciebie. I tu Boże Słowo mówi wyraźnie o tym, że Bóg może wszystko uczynić. On może i z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. I widzimy, co tutaj mówi Jan o Jezusie. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. I dalej, co tu czytamy? W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu ugaszonym. Tutaj czytamy o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Tutaj wyraźnie jest tak, jak na początku wspominałem, po to te ziarno jest wsadzane w tą ziemię, po to przychodzi deszcz, po to przychodzi wyższa temperatura, żeby to wszystko zaczęło wydawać plon. I tak samo po to Bóg dał Ci poznać swego Syna Jezusa Chrystusa, po to, abyś właśnie trzymał się Go i wydawał plon. A ten plon nie będzie wytworem Twojego, Twoich możliwości czy moich możliwości, ale ten plon będzie wynikiem trwania Twojego w Jezusie Chrystusie. I chwała Bogu za to. Możesz być spokojny, kiedy trwasz w Jezusie Chrystusie. On uczyni to, co potrzebne w Twoim życiu, ale jeśli w Nim nie trwasz, to marnujesz swój czas. Marnujesz swój czas. I jeśli przez długi czas człowiek nie będzie trwał w Jezusie Chrystusie, a tym samym nie będzie w stanie wydawać owocu,
To takie drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, tak jak tutaj czytamy, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. To jest bardzo ważna sprawa. Żyjemy dzisiaj w czasach, kiedy to wszystko, co odnosi się do Ewangelii, do Pana naszego Jezusa Chrystusa, zwróćcie uwagę, jak silnie jest zmiękczane, żeby to tak było lepiej przyswajalne dla człowieka. Ale kiedy patrzysz na Jezusa Chrystusa, kiedy patrzysz na Tego, który chodził, na nasz doskonały wzór, na który zawsze powinniśmy patrzeć, to widzimy, że nie On tak nie chodził po tej ziemi. On, kiedy chodził po tej ziemi, On wykonywał wolę Ojca. On wyraźnie wykonywał wszystko to, co Ojciec chciał, aby Jego Syn na tej ziemi wykonał. Wszystko. On szedł jak wojownik, który nie patrzył się ani na prawo, ani na lewo. On szedł po zwycięstwo. I dzięki temu zwycięstwu ty i ja, bracie i siostro, masz dzisiaj możliwość uratowania się. I teraz albo to wykorzystasz, albo poddasz się temu, w którego ręku jest wiejadło. On dostał to od Ojca po to, żeby oczyścić lud gorliwy w dobrych uczynkach, po to, aby przygotować oblubienicę na spotkanie, na to, abyśmy byli gotowi na wejście do wieczności z naszym Ojcem. Wiecie, chwała Bogu za to, że masz do czynienia z Jezusem Chrystusem, z tym, który sobie poradzi. Nie masz do czynienia z kimś, kto sobie nie poradzi, kto mówi. Dzisiaj, wiecie, wielu ludzi jest na tej ziemi takich, którzy mówią, w jaki sposób coś zrobić, pokazują pewne rzeczy, pokazują pewne informacje, ale kiedy zapytasz ich, to pokaż mi to, jak to zrobić. To nagle się okazuje, że no wiesz, ja to tak przeczytałem, ja się tak dowiedziałem, ale pokaż mi, jak to zrobić. A Jezus Chrystus pokazał nam wyraźnie. Dlatego muszę pamiętać ja, musisz pamiętać ty, w ręku Jego jest wiejadło. Pan przyszedł na tą ziemię jako król i władca. On oczyści, On dopilnuje. Wiecie, tak jak słuchamy, wiele słów słyszymy na ten temat, że Jezus Chrystus doskonale wypełnił wolę Ojca. Ale Jezus Chrystus doskonale wypełnia dalej wolę Ojca. On jest po prawicy tronu Bożego. I On doprowadzi do końca całe dzieło Boże. Aż wszelka władza, tak jak słyszeliśmy, zostanie oddana dla naszego Ojca. On dalej je czyni. On się nie cofnie. Tak jak Jezus Chrystus chodził po tej ziemi i w pewnym momencie stanął przed uczniami i powiedział do nich, czy i wy chcecie odejść? On dalej realizuje plan Ojca. I On będzie go realizował. I On oczyści. On doprowadzi. Dlatego jak ważne jest, bym dzisiaj był gotowy, byś ty był gotowy, byś poddawał się Mu. Chwała Bogu za to. W Ewangelii Łukasza chciałbym jeszcze też przeczytać to miejsce. Jak to Łukasz przedstawił. Od 15 wersetu, trzeci rozdział. I tutaj, kiedy Jan przemawiał do tego ludu w 14 i też od 12 w sumie też czytamy, i to celnicy pytali go, co mają czynić, jak mają żyć. Pytali go też żołnierze o to, jak mają żyć, co mają czynić. On im to wszystko wyłuszał, im to tłumaczy. Po to, aby oni mogli zostać przygotowani. I teraz tutaj czytam od 15 wersetu. Gdy zaś lud oczekiwał i wszyscy w sercach swych rozważali, czy też Jan może nie jest Chrystusem. Kiedy oni dostawali te wszystkie pouczenia, kiedy oni byli przygotowywani na przyjście Chrystusa, oni już zaczęli rozważać w swoich sercach, czy też może Jan nie jest tym Chrystusem, tym Mesjaszem. Widzimy, co Jan mówi tutaj. Słowa. Sam Jan odpowiedział wszystkim, mówiąc, ja chrzczę was wodą, lecz przychodzi mocniejszy ode mnie. Mocniejszy ode mnie, ten, który ma władzę i moc, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów jego. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zebrać pszenicę do spichlerza swego, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych dał napomnień i zwiastował ludowi dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. O Panu Jezusie Chrystusie, który przyjdzie jako król i władca i który będzie mocarny. On ma moc to uczynić i On to czyni. Na oczach wielu ludzi, na
można powiedzieć też i na naszych oczach, w przestrzeni iluś tam lat, naście, dziesiąt, widać jak on oczyszcza. I wszyscy ci, którzy chcą żyć dla ciała, idą w coraz większą bezbożność i coraz większy grzech. A wszyscy ci, którzy chcą żyć dla Jezusa Chrystusa, którzy trwają w Nim, Pan oczyszcza, ich przygotowuje i oni będą gotowi. Olubienica Jezusa Chrystusa będzie gotowa w chwili Jego przyjścia. On się nie spóźni. On dokładnie wykona to, do czego został powołany. On doskonale wykona całkowicie wolę Ojca. To nie będzie tak, że to będzie jakieś zaskoczenie. Oblubienica Jezusa Chrystusa będzie gotowa. I teraz jeśli jesteś w tym miejscu, jesteś w ciele Jezusa Chrystusa, to jesteś przygotowywany i On się nie spóźni. Tylko poddawaj się Mu. Poddawaj się Mu w tym. On jest mocarny, ale On oczyszcza. On oczyszcza i będzie to czynił. Księga Malachiasza. Chciałbym z Księgi Malachiasza, strona 1020, trzeci rozdział, i tutaj czytamy od pierwszego wersetu takie słowa. Oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Potem nagle przyjdzie do swej świątyni Pan, którego oczekujecie. To jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste on przyjdzie, mówi Pan zastępów. Lecz kto będzie mógł znieść dzień jego przyjścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Gdyż jest on jak ogień odlewacza, jak łuk foluszników. Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro. Będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich płukał jak złoto i srebro. Potem będą mogli składać Panu ofiary w sprawiedliwości. I miła będzie Panu ofiara Judy i Jeruzalemu, jak za dni dawnych, jak w latach minionych. Wtedy przyjdę do was na sąd i rychło wystąpię jako oskarżyciel czarowników, cudzołożników i krzywoprzysięzców, tych, którzy uciskają najemnika, wdowę i sierotę, gnębią obcego przybysza, a mnie się nie boją, mówi Pan zastępów. Zaiste ja, Pan, nie zmieniam się, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba. I widzimy tutaj, co tu czytamy w tej księdze Malachiasza. Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro. Będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich płukał jak złoto i srebro. Potem będą mogli składać Panu ofiary w sprawiedliwości. On przyjdzie po to. I przyszedł Pan, aby oczyszczać, aby płukać, aby to wszystko, co złe, mogło być oczyszczane i żeby lud Boży mógł być przygotowywany na przyjście Jezusa Chrystusa. Wiecie, jak ważne to jest, żeby mieć świadomość, że Jezus Chrystus całkowicie wykona wolę Ojca. Tego nie zmienimy. Choćby nie wiadomo, ilu dzisiaj wyszło cukrowników, którzy próbują to wycukrować, ładnie przyozdobić, ładnie zrobić, żeby to było tak fajne, przyswajne, takie chwytliwe dla człowieka. To nie ma opcji, jeśli ty nie poddasz się Jezusowi Chrystusowi, jeśli nie umrzesz dla starego życia i nie powstaniesz dla nowego w Jezusie Chrystusie. Jeśli wszystkiego nie będziesz czerpał z Pana, to będziesz marnował swój czas. A Jezus nie chce, żebyś marnował swego czasu. On nie po to ciebie powoływał. On oddał swoje życie. Tak wielka cena została zapłacona. Po to, abyśmy mogli w świętości, w czystości, w sprawiedliwości służyć Bogu. Abyśmy mogli, abyś mógł mieć taką możliwość. Ja i ty, bracie i siostro. Wcześniej nie mogłeś mieć takiej możliwości. Był zakon, ale kiedy Jezus przyszedł na tą ziemię, kiedy oddał swoje życie za mnie i za ciebie, kiedy zmartwychwstał, dostałeś taką możliwość. Możliwość to znaczy, że coś potrafisz. Ty masz możliwość coś uczynić w Jezusie Chrystusie. Ty zostałeś uzdolniony w Nim do tego i dzisiaj mogliśmy być świadkami, tak jak i wczoraj, dzięki Panu za to, kiedy nasi nowi bracia mogli zawrzeć przymierze i w Chrystusie zostali obdarzeni wszystkim. Przez Boga. Wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Wszystkim. Mają wszystko. Mają Chrystusa. Kto ma Pana, ma życie. Kto nie ma Pana, nie ma życia. Chwała Bogu za to. To dostaliśmy. I chwała Bogu za to, że dalej Pan dociera. Dalej Pan dociera do kolejnych i zgromadza swój lud. Ale po to, żeby go oczyszczać i przygotowywać.
żeby ten lud mógł, kiedy przyjdzie ten czas, mógł wyjść na spotkanie Pana z podniesioną głową. Żeby to nie był lud, który zacznie chować swoje bożki. Tak jak wiemy doskonale w czasach Starego Testamentu, jak naród izraelski wychodził, w pewnym momencie, kiedy Boży sługa przemawiał do tego ludu i mówi: przygotujcie się. Kiedy też Jakub zmierzał na spotkanie, to tam też mamy bardzo podobną sytuację. Przygotujcie się, to widzimy, ile oni tych bożków wyrzucali, ile tych ze siebie różnych jakichś ozdób diabelskich pościągali. Dlaczego? Co się działo? Pan chce oczyszczać, chce przygotowywać. Ewangelia Łukasza. W Ewangelii Łukasza chciałbym z 12 rozdziału przeczytać. I tutaj czytamy od 31 wersetu o tym wiernym i niewiernym słudze. Może przeczytajmy tu od 45. Jeśli by zaś ów sługa rzekł w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjściem, i zacząłby bić sługi, służebnice, jeść, pić i upijać się, przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna, usunie go i wyznaczy mu los z niewiernymi. Ten zaś sługa, który znał wolę pana swego, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów. Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Ogień przyszedłem rzucić na ziemię, jakże bym pragnął, aby już płonął. Takie słowa. Wiecie, dzisiaj ty, ja, my dowiedzieliśmy się o Jezusie Chrystusie, my wiemy o Nim, po co On przyszedł. My jesteśmy sługami, którzy wiedzą doskonale, znamy wolę Pana swego. Po co On przyszedł? Aby wypełnić wolę ojcowską, aby każdy, kto w Niego wierzy, był jak On, gotowy na spotkanie z Ojcem. I żeby nie zginął, ale miał życie wieczne. Chwała Bogu za to. I teraz ty, ja, należymy do Pana, który mówi tutaj: ogień przyszedłem rzucić na ziemię, jakże bym pragnął, aby już płonął. I ten ogień po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa zaczął oczyszczać, wytapiać wszelkie brudy. Wszelkie brudy, aby przygotować dla Boga lud gorliwy w dobrych uczynkach. Ludzi czystych, świętych. I Pan mówi: ja po to przyszedłem na tą ziemię. I Pan pragnął. I dalej pragnie, aby ten ogień palił się. Aby mógł wypalać we mnie i w tobie wszystko to, co jest ze starego życia. Wszystko to, co się nie nadaje do wieczności. Stary człowiek nie nadaje się, ale nowy człowiek w pełni się nadaje. Dlatego niech Pan pomoże mi i tobie mieć świadomość, do jakiego Chrystusa należymy. Do jakiego Jezusa Chrystusa, bo w czasach ostatecznych wiemy, że będzie wielu Chrystusów. Oto tam jest, oto tu, oto tam. Nie idźcie tam, nie udawajcie się. Ale należcie do tego prawdziwego, należcie do tego, który jest tu opisany, który ma bardzo wysoki standard. Wiemy doskonale o tym, jakbyśmy otworzyli kazanie na górze, zakon do pewnego miejsca gdzieś sięgał. A co Chrystus przyniósł? Jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej. Dla ciała to jest po prostu brak możliwości osiągnięcia tego. To jest brak możliwości dla ciała. Bracie, siostro, w ciele nie masz szans osiągnąć czegokolwiek. Tylko zło. Ale w Chrystusie masz możliwość osiągnięcia tego i życia w tym. Bóg ciebie uzdolnił w Jezusie Chrystusie. Tak jak w Efezjan czytamy, On obdarzył nas wszystkim. On cię obdarzył wszystkim, co jest potrzebne. Uzdolnił cię do tego, żebyś mógł z tego korzystać. Jeśli Mu pozwolisz, jeśli chcesz. Jeśli chcesz, Pan nie będzie na siłę z ludźmi walczył dzisiaj. Jakże pragnę, aby to już płonęło, aby to oczyszczało, by mój lud się przygotowywał na spotkanie ze mną. Księga Izajasza.
Księdze Izajasza. Chciałbym 9 rozdział. Od 1 wersetu czytamy takie słowa. Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. Nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Ujrzysz mnóstwo wesela, sprawisz wielką radość. Radować się będą przed tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupów. Bo jarzmo ciążące na nim i drąg na jego plecach, kij jego dozorcy połamiesz jak za dni Midianitów. Gdyż każdy but skrzypiący przychodzi i płaszcz krwią zbroczony pójdzie na spalenie, na pastwę ognia. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany. I spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości. Odtąd aż na wieki dokona tego żarliwość Pana zastępów. Pana zastępów, chwała Bogu za to. Jarzmo ciążące na nim i drąg na jego plecach, kij jego dozorcy połamiesz jak za dni Midianitów. I tak jak widzimy, kiedy naród izraelski wychodził z Egiptu, przeszli przez Morze Czerwone, byli wolni od Faraona. Tak my, dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, dzięki możliwości wejścia w Jego śmierć i zmartwychwstanie, zostaliśmy wolni, uwolnieni całkowicie od diabła. I teraz, czy będziesz chciał wracać do Egiptu? Czy będziesz chciał korzystać znowu z tych starych rozwiązań? Czy tam było coś, co na tyle smakuje dla człowieka i tak się człowiek do tego przyzwyczaił, że już zaczyna za tym tęsknić? Czy smakuje mu Pan i ziemia obiecana? To jest pytanie do mnie i do ciebie. Pan połamał to wszystko. Chwała Bogu za to, kiedy weszłem ja, kiedy ty weszłeś w wody chrztu, kiedy zmartwychwstałeś w Jezusie Chrystusie, zostałeś uwolniony. Chwała Bogu za to, nie wracaj do Egiptu. Nie wracaj do zła, ale należ do Pana. Należ do tego Pana. Syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu. Władza. On będzie miał możliwość. On jest tym posłanym, który przygotuje lud. I kiedy przyjdzie koniec, on rozdzieli to, co dobre. Weźmie do wieczności, a to, co jest nieprzygotowane, już się nie będzie nadawać. Wiecie, tak można zobaczyć nieraz, wiecie, na tej ziemi jest wiele produkcji różnych. Niektóre produkcje są takie liniowe, kiedy widzisz, jest jakaś taśma, gdzie coś się przesuwa, jakieś produkty się przesuwają i w pewnym momencie na tej linii jest kontrola. Jest kontrola. I tam na tej linii w pewnym momencie jest sortowanie. Od razu się sortuje. To, co dobre, przechodzi dalej jako dobry produkt, a to, co złe, idzie na bok. Jeszcze czasem zdarzają się, słuchajcie, zdarzają się takie rzeczy, że te, można powiedzieć, elementy jeszcze da się jakoś uzdatnić. Ale wiecie, są produkcje, ostatnio widziałem taką produkcję, szczególnie dla, tak ludzie troszczą się w tym rynku branży samochodowej, że tam jeżeli, szczególnie jeżeli chodzi o elektronikę, jeżeli coś na linii nie zda egzaminu, nie zda tego testu jakościowego i się nie nadaje, to jest zakaz dokonywania jakichkolwiek przeróbek, reworków, jakichkolwiek rzeczy, które by uzdatniały to. Po prostu nie ma opcji. To jest zakazane i tutaj na tej ziemi jest taka selekcja. Od razu do utylizacji. Nie nadaje się. Do utylizacji. Nie przeszło? Do utylizacji. Skoro tu na tej ziemi ludzie, żeby osiągnąć coś, są w stanie podejmować takie decyzje, żeby nie było zagrożenia, że gdzieś to kiedyś się uszkodzi, że coś się z tym stanie, to tym bardziej Bóg, kiedy wysłał swego Syna, Jezusa Chrystusa, kiedy przyjdzie na sąd, to, co będzie przygotowane, to, co będzie gotowe w Jezusie Chrystusie, zabierze na wieczność. A to, co nie będzie gotowe, zostanie. Dlatego ważne jest, żebym ja i ty, bracie i siostro, przygotowywał się, trzymał się Jezusa. W Jezusie jesteś bezpieczny. Ja i ty, w Jezusie Chrystusie jesteś bezpieczny. A poza Nim jesteś pod wielkim niebezpieczeństwem. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości. Nie na grzechu, nie nad uchylaniem się od czystości, nie na uchylaniu się od jakichś
praw Bożych, każde prawo Boże. On utrwali to i oprze na prawie i sprawiedliwości odtąd aż na wieki. Pan to uczyni. Dokona tego żarliwość Pana zastępu. Chwała Bogu za to. Może być spokojny w Jezusie Chrystusie. Księga Zachariasza. I w Księdze Zachariasza 9 rozdział. Wszędzie to jest powiązane. Zwróćcie uwagę, jak tak czytałem, to jest to zaznaczone, że to, że przyjdzie Pan i będzie dokonywał tego, można powiedzieć, oczyszczenia. On będzie wypławiał, on będzie oczyszczał, on będzie prowadził. Ale wiecie, wszędzie, gdzie mamy te proroctwo, tak widać w tych szczególnie wersetach, które dzisiaj przytaczam, że to jest połączone z radością, ze szczęściem, że przyjdzie ten, który będzie mocarny, ten, który będzie miał władzę i ten, który pomoże temu, który się mu podda. Nie ma za trudnego przypadku dla Jezusa Chrystusa, nie ma ani jednego. Jeśli człowiek chce i mówi: Panie, oddaję Ci wszystko, chcę do Ciebie należeć, kocham Cię, idę za Tobą. Panie, dokąd pójdziemy? Jedynie Ty masz słowa żywota. Jak mówił nasz brat. Tak mówił. Tylko Ty masz słowa, które darzą życie. Zostaniemy przy Tobie, wytrwamy przy Tobie. Dawid. Wiecie to świadectwo, kiedy Bóg wydaje świadectwo o Salomonie, ale on nie wytrwał wiernie jak Dawid, mój sługa, przy mnie. Dawid wytrwał wiernie. I tak samo jeśli ty i ja wytrwamy wiernie w Jezusie Chrystusie, Bóg nie zawiedzie. On ciebie przygotuje. Przeprowadzi przez wszystko. I to, co dzisiaj wydawałoby się jest wielką trudnością, myślisz sobie, jak ja sobie z tym poradzę? Trwaj w Chrystusie, należ do Niego, kochaj Go, a zobaczysz, Pan cię przeprowadzi przez takie doświadczenia, że za jakiś czas będziesz patrzył w tył, będziesz patrzył na to i będziesz myślał, tego już nie ma. Pan to uczynił. Nie dzięki mojej sile, nie dzięki mojej mocy, ale On to uczynił. Dzięki Jego mocy to się stało. On uzdrowił. Chwała Bogu za to. I tutaj czytamy 9 rozdział od 9 wersetu takie słowa. Wesel się bardzo, córko syjońska. Wykrzykuj, córko jeruzalemska. Oto twój król przychodzi do ciebie. Sprawiedliwy on i zwycięski. On nie jest przegrany. Zwycięski. Łagodny jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu, oślicy. I zniszczy wozy wojenne z Efraima i rumaki z Jeruzalemu. A łuki wojenne będą połamane i ogłosi pokój narodom. A jego władza będzie od morza do morza i od Eufratu aż po krańce ziemi. Nadto za cenę krwi twojego przymierza wypuszczę na wolność twoich więźniów z cysterny bez wody. Wróćcie do twierdzy, wy więźniowie, którzy jeszcze macie nadzieję, nadto dziś ogłaszam, dwójnasób ci oddam. Albowiem łuk mój jest napięty, o Judo, nałożyłem nań strzałę, o Efraimie, pobudziłem twoich synów, Syjonie, przeciwko twoim synom i synom Jawana i uczynię z ciebie miecz bohaterstwa. Pan ukaże się nad nimi, jego strzała wyleci jak błyskawica. Wszechmogący Pan zatrąbi na rogu i nadciągnie w huraganach południa. Pan zastępów będzie ich osłaniał, zwyciężą i podepczą procarzy. Będą pić ich krew jak wino i będą jej pełni jak czasza ofiarna, jak narożniki ołtarza. W owym dniu da im Pan, ich Bóg, zwycięstwo. Będzie pas swój lud jak trzodę, doprawdy jak klejnoty diademu, będą błyszczeć nad jego krajem. O, jak dobrze będzie i jak pięknie! Zaiste zbożu da wzrost i winu młodzieńcom i dziewicom. Widzimy tutaj, w owym dniu da im Pan ich Bóg zwycięstwo. To nie będzie lud przegrany. To nie będą ludzie, którzy są przegrańcami, ale to będą ludzie, którzy dostaną od Pana zwycięstwo. Będą królować. Będą błyszczeć nad jego krajem. I tutaj czytam pięknie ten werset. O, jak dobrze będzie i jak pięknie. Kiedy ludzie poddają się Jezusowi Chrystusowi, o, jak dobrze wtedy jest i jak pięknie. Kiedy ludzie należą do Jezusa Chrystusa, kiedy jego lud należy do Pana. O, jak dobrze jest wtedy i pięknie. Chwała Bogu za to. Bracie, to jest dla mnie i dla ciebie. Pan da im to. W Jego imieniu oni to otrzymają. Nie w swoim imieniu. Dlatego należ do Chrystusa. Należ do Niego. Trzymaj się Go. I nie puszczaj.
i wtedy będzie dobrze i pięknie, bo Pan tak powiedział. On się o to zatroszczy. Księga Objawienia. Z Księgi Objawienia chciałbym przeczytać z 5 rozdziału, przypomnieć te słowa, które dobrze znacie. Od 1 wersetu takie słowa czytamy. I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną 7 pieczęciami. Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym. Któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie? Któż jest godny? I nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. On płakał. Nie było nikogo. Nikt. Nie było nikogo. A jeden ze starców rzecze do mnie: nie płacz, nie płacz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę i zerwać 7 jej pieczęci. I widziałem pośrodku między tronem a 4 postaciami i pośród starców stojącego baranka, jakby zabitego, który miał 7 rogów i 7 oczu, a to jest 7 duchów bożych zesłanych na całą ziemię. I przystąpił, wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie, a gdy ją wziął, upadły przed barankiem 4 postaci i 24 starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. Są to modlitwy świętych i zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci, i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy. I mówili głosem donośnym: godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią i w morzu i wszystko, co w nich jest, mówiło: temu, który siedzi na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. A 4 postacie mówiły: amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. Widzimy tutaj chwała, moc, zwycięstwo, cześć dla baranka. On jest mocarny. On jest tym, który doskonale wykona wolę Ojca. Doskonale. On ją wykona, on ją pełni i wykona ją do końca. Aż do tego momentu, chwalebnego momentu, kiedy wszystko będzie przekazane. I wiecie, tutaj jest napisane, ten 10 werset: i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi. Tu jest napisane: i uczyniłeś. Jezus to wypełni. Jezus całkowicie to wypełni. Kiedy przyjdzie sąd, on doskonale nie zaniedba polecenia od Ojca. On doskonale to wypełni. Teraz każdy, który nie da się przygotować dla Pana Jezusa Chrystusa, jest w strasznym zagrożeniu. Każdy. Bo Jezus nie zaniedba. On przygotuje, i ci, którzy będą gotowi, wejdą do wieczności. A ci, którzy nie dadzą się, nie będą walczyć, będą upierać się przy swoim, będą cały czas nie oczyszczać się, trwać w odstępstwie, to Pan powoła. Wiecie, tak kiedyś sobie myślałem nad tym, że to nie jest tak, że ja, ty. Że Bóg będzie walczył z nami, aż w końcu zrozumiesz i notorycznie będę łamał prawo Boże, notorycznie będę uparcie trwał przy swoim. Kiedy Bóg daje mi szansę, dociera do mnie i cały czas będę wolał grzech niż Jezusa Chrystusa, niż czystość i świętość. Kiedy będę, to Bóg może za mnie powołać następnych. On i z kamieni może uczynić chwalców. Tak jest napisane, dlatego to, że Bóg mnie powołał, to dla mnie jest to chwała. Dla mnie jest to wielkie szczęście, że mnie powołał i chcę z tego skorzystać. Ty też z tego skorzystaj. To jest dla ciebie nadzieja. To jest dla ciebie wielka szansa. Ale jeśli nie będziesz chciał jej wykorzystać, nie będziesz z niej korzystał, to tylko ty stracisz. To tylko ja stracę. Liczba
Liczba dzieci Bożych będzie się zgadzać w wieczności. Będzie ona pełna. Dlatego ważne jest, nie zmarnuj czasu swego nawiedzenia. Nieważne, ile masz lat, czy jesteś świeżo nawrócony, czy już masz wielkie doświadczenie, które często w wielu wypadkach te ludzkie doświadczenie, te doświadczenie nabyte z ciała. Oczywiście mówię te doświadczenie w chrześcijaństwie. To czasem okazuje się, że nie pomaga, kiedy człowiek zaczyna pompować własną sprawiedliwość. Dlatego nie ma znaczenia, jakie masz doświadczenie, jaki masz staż w cudzysłowie. Ale najważniejsze jest, czy masz Jezusa. Czy należysz do tego, w którego ręku jest wiejadło. A On dostał to wiejadło po to, żeby oczyścić klepisko swoje. Oczyścić. Tam nie będzie brudu. On doskonale to wypełni. Tam nie będzie brudu. Ani trochę. Dlatego dostałeś wielką szansę. Ja dostałem ją. Ja chcę z niej skorzystać, bracie i siostro. Skorzystaj również. Korzystaj z niej pełnymi garściami. W Chrystusie masz wszystko. Ja też. Wszystko mamy. Chwała Bogu za to. Księga Objawienia również. On to zrobi. On zrealizuje dzieło Boże. Całkowicie. I tak, jeżeli tu jest napisane i uczyniłeś z nich, On uczyni z nich tych, którzy Mu się poddadzą, tym, którzy będą Go miłować do końca, którzy będą zakochani w Panu i tylko na Niego będą patrzeć. On będzie na pierwszym miejscu. On uczyni z nich. On wykona to. Doskonale. Tak jak wypełnił wszystko doskonale tutaj na tej ziemi, idąc, głosząc Królestwo Boże, przedzierając się przez te wszelkie zasieki diabelskie, które przez faryzeuszy były rzucane. On szedł dalej jako zwycięzca. I on doskonale wypełnił wolę Ojca. I stał się ofiarą czystą, świętą, doskonale czystą. Ani procenta skażenia w nim. Nic. I z Księgi Objawienia chciałbym z 19 rozdziału przeczytać jeszcze dwa miejsca. W sumie. Jeszcze jedno. 19 rozdział od 11 wersetu. Widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy. Gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam, a przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś jego brzmi Słowo Boże. O kim tu jest napisane? I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior, a z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego, a na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. W ręku jego jest wiejadło. On dostał od Ojca wszystko, po to, żeby oczyścić klepisko. Wszystko. Dlatego jak ważne jest, byś się przygotowywał, byś należał do Niego. Chwała Bogu za to, że mam Jezusa, że Ty masz Jezusa. Że zawarłeś z Nim przymierze. Chwała Bogu za to. Trzymaj się Go i się Go nie puszczaj. A wygrasz, bo On nie zawiedzie. On nie zawiedzie. Tak jak tu czytamy. Wierny i prawdziwy. Wierny i prawdziwy. Chwała Bogu za to. On decyduje. On decyduje, On jest tym decydentem. Trzymaj się Go. Księga Objawienia jeszcze, 3 rozdział. Piszę dwa miejsca tylko. Z Księgi Objawienia jeszcze, 3 rozdział. I tutaj w tym 3 rozdziale czytamy takie słowa. Chciałbym od 14 wersetu przeczytać. A do anioła zboru w Laodycei napisz, to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący, a takżeś letni, ani gorący, ani zimny, wypluję Cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił, abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje. Abyś przejrzał wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się.
Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. I wiecie, tutaj z tego urywku, kiedybym zadał pytanie, czy Pan Cię miłuje? To każdy z nas by mógł odpowiedzieć, tak, Pan mnie miłuje. A Pan mówi, że wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. To nie jest karcenie i smaganie po to, żeby człowiek żył w grzechu. Ale On będzie karcił i smagał po to, aby człowiek był gorliwy, aby trwał w Chrystusie i aby się oczyszczał. Każde Boże dziecko, nad którym odbywa się praca, ono jest korygowane, ono jest prowadzone. W coraz większym oczyszczeniu wskazywane kolejne lekcje, by oczyszczać się, iść dalej. Jeśli dzisiaj jest jakieś Boże dziecko, które w pewnym momencie okazuje się, że już nie jest karcone i smagane, to musi się poważnie zastanowić nad tym. Musi się poważnie nad tym zastanowić, bo Bóg mówi wyraźnie, że tych, których miłuję, ja przygotuję. Mi na nich zależy. Ja nie chcę, żeby oni zginęli. Mi na nich zależy. Ja chcę, żeby kiedy przyjdę na tą ziemię, to żeby oni byli gotowi, w pełni gotowi, całkowicie gotowi. W Chrystusie będziesz gotowy. Jeśli będziesz do Niego należał, będziesz w Nim trwał, będziesz się oczyszczał. Bóg nie będzie zgadzał się na grzech w Twoim życiu ani w moim. On nie będzie się na to zgadzał. I On będzie Ciebie prowadził, byś się oczyszczał. To jest Ewangelia, która zmienia życie człowieka. I ostatnie miejsce chciałbym przeczytać z Ewangelii Mateusza. Z 10 rozdziału. Tu słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa i tu chciałbym z 10 rozdziału przeczytać od 24 wersetu. Nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad swego Pana. To jest pewne. Wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a sługa jak jego Pan. Tak tu czytamy. Tak jest napisane. To są słowa Jezusa Chrystusa. Wystarczy uczniowi, aby był jak jego Pan. Kiedy to czytasz, wydaje się, słowa, które mówi Pan, wydają się, no wystarczy uczniowi, nie musisz iść wyżej. Wystarczy uczniowi być jak jego Pan. Wydawałoby się takie śmiało osiągalne. Ale to jest osiągalne dla tego, który trwa w Jezusie Chrystusie, który trzyma się Go. To jest osiągalne. Bo Jezus nie zaniedba swojego dzieła. On jest wierny Ojcu. Oto posi mnie, ja pójdę. Wypełnię całkowicie Twoją wolę. I on wypełni. Tu Pan mówi, że nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad swego Pana. Wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a sługa jak jego Pan. Wystarczy. I ja to uczynię w Tobie. Wiecie, kiedy patrzę na ciało jakiekolwiek, to wiecie, kiedy bym czytał, to by były słowa kogokolwiek na tej ziemi, z ludzi grzesznych, to miałbym się czego bać. Ale kiedy patrzę na Jezusa Chrystusa i wiem, że to On powiedział te słowa do mnie i do Ciebie. I wiem, co On uczynił na tej ziemi. I wiem, jak On mnie miłuje, jak Ciebie miłuje. To wiem, że On przygotuje mnie. Ja będę gotowy. Ty też będziesz gotowy. Tylko trwaj, wiernie wytrwaj przy Panu. Trzymaj się Go. I kiedy Pan do Ciebie dociera i pokazuje Ci, jeżeli wychodzą jakieś brudy na zewnątrz, to chwal Boga, że Bóg Ci to pokazuje. Że widzisz to i możesz działać. W Jego imieniu możesz się oczyszczać. Nie po to, żeby dalej trwać w grzechu, ale po to, żeby Pan wprowadził Cię w oczyszczenie i żebyś już nigdy tego nie popełniał. Wiecie, jak dzieci mają to do siebie, że zawsze z reguły jak poznają te różne rzeczy, to szczególnie ich ciągnie do tych złych rzeczy, zawsze te, które są zagrożeniem. Ale jest jedna pewna zależność. Niektóre wcześniej to łapią, niektóre później to łapią, ale załóżmy, jak pcha tą rączkę do czegoś gorącego i poparzy się, to później już do tego samego miejsca z reguły się już uważa. Nie pcha się tam. Już nie chce się sparzyć. Jeśli dzisiaj sparzyłeś się jakimś grzechem, to jeśli sparzyłeś się nim, jeśli zobaczyłeś, że to jest jeszcze, to oczyść się, już nie pchaj tamtych rąk. I Bóg w Chrystusie daje Ci tą możliwość,
Żebyś nie był jak głupiec, który znowu idzie do po prostu czegoś i zaś się dotyka. Po to, żeby się poparzyć. W Chrystusie dostałeś możliwość oczyszczania się. A jeśli by kto zgrzeszył? A jeśli by kto zgrzeszył? Jest ofiara. Jest krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, by się oczyścić, już tego nie robić. Tak jak żeśmy rozmawiali. A jeśli byś złamał nogę? Jest SOR. Możesz iść. Założą ci gips. Ale nie idziesz po to, żeby łamać nogę. Notorycznie. Nie po to to jest. Ty wiesz o tym, że to tam jest, ale nie korzystasz z tego i raczej z reguły chcesz nie mieć złamanej nogi. Chcesz, by Pan cię prowadził dalej i uczył, żeby nie łamać notorycznie nogę, ale żeby iść dalej. A jeśli by się zdarzyło, jeśli by się wydarzyło, to oczyszczasz się, idziesz dalej. Ale uczysz się kolejnych lekcji, Pan cię prowadzi dalej. Ty idziesz z klasy do klasy. Normalnie, jeśli byś cały czas był w pierwszej klasie, to już w pewnym momencie i nawet w tych tutaj szkołach, ja pamiętam takich ludzi, którzy już ileś lat, pamiętam, że jak byłem chyba, poszedłem do czwartej czy do piątej klasy, to mieliśmy tam kolegę, który dla nas wtedy był takim potężnym bohaterem. Dla nas to był bohater, bo już 18 lat skończył, może mogliśmy iść z nim głupoty kupować w sklepach, on mógł swobodnie pójść i kupić. On był dla nas bohaterem. Ale już w pewnym momencie sama szkoła powiedziała, koniec już tego powtarzania. Do widzenia, koniec. Dlatego tym bardziej ja i ty, bracie i siostro, potrzebujemy uczyć się, iść do przodu, korzystać z naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest wielki standard. Standard, do którego zostaliśmy powołani w Jezusie Chrystusie, jest potężnym standardem. Dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy te standardy są coraz mocniej obniżane, coraz bardziej, ale Ewangelia się nie zmieni. Choćby nie wiadomo, ilu wyszło mówców, ile by wyszło nauczycieli, którzy by ci za wszelką cenę udowadniali, że standardy już nie są takie, to nie jest potrzebne. Święty, czysty, choćby nie wiadomo, ilu ich było. Nie słuchaj tego. Słuchaj Pana, który powiedział, wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz. Wystarczy. Dąż do tego, aby być jak mistrz. Aby być jak twój Pan. Niech Pan Jezus pomoże mi w tym i Tobie. Bo wiecie, jesteśmy pośród tego świata, to jest potężna bitwa, potężny bój i bez Chrystusa jest strasznie. To jest po prostu, nie ostoisz się bez Chrystusa. Bez Jezusa Chrystusa jesteś na najbardziej niebezpiecznym terenie, jakim byś mógł być. Kiedyś tak jak jeden brat mówi, że gdybyśmy widzieli, jaka Bóg by nam otworzył oczy, byśmy widzieli, jaka wojna duchowa toczy się o każdego z nas. Jakbyśmy zobaczyli te pociski diabelskie latające nad naszymi głowami. To byśmy bali się ruszyć. Dzięki Bogu, że tego nie widzimy. Pan nas prowadzi, ale po to, żebyś nie lekceważył czasu swego nawiedzenia, ale po to, abyś wykorzystywał swój czas nawiedzenia po to, by się oczyszczać i przygotowywać na spotkanie z Nim. A On jest wierny i prawdziwy. I skoro jest napisane o Nim tak wyraźnie w tym słowie, że uczyniłeś to, dokonałeś, On to uczyni doskonale. On to zrobi. On przygotuje czysty, święty lud na spotkanie z Ojcem. Niech Pan pomoże w tym mi i Tobie, bracie i siostro. Amen.